To mogą być miliony oszczędności przede wszystkim dla mieszkańców, ale również dla spółek miejskich. Miliony, które dzisiaj mieszkańcy płacą za ciepło czy za prąd dzięki klastrowi opolskiemu czy klastrowi Opole zawiązanemu między spółkami miejskimi i miastem. Możemy wzajemnymi zasobami gospodarować tymi związanymi z produkcją prądu czy ciepła i w ten sposób unikać od płacenia pośrednikom, płacenia również innych opłat, które są związane z korzystaniem ze środowiska. Może to być bardzo atrakcyjne dla całej gminy i mieszkańców. Oczywiście to też wynika z tego, że w ostatnich latach Opole i miejskie spółki bardzo dużo inwestowały w odnawialne źródła energii i nie tylko te. Mamy w swych zasobach tyle prądu i ciepła, które w ciągu roku produkujemy wspólnie ze spółkami miejskimi, że w zasadzie możemy zaspokoić prawie 100% potrzeb mieszkańców Opola i działających tu firm, a w najbliższym czasie może aż 100%. To też taka największa dla nas gwarancja, gwarancja bezpieczeństwa. To, co mieliśmy w ciągu zeszłego roku, taki drastyczny skok ciepła, cen ciepła czy prądu, to, że może zabraknąć po prostu ciepła czy prądu, bo będą jakieś katastrofy, konflikty zbrojne, co też obserwowaliśmy. Dzięki temu klastrowi możemy od tego uciec, chociaż oczywiście nie chcę rozbudzać apetytów tak już bardzo, dlatego że oczywiście do tego, żebyśmy swobodnie mogli działać na tym rynku energii, to potrzebne są również regulacje prawne, takie przygotowane przez Sejm. Jeżeli one się pojawią, a wiem, że jest wola, żeby się pojawiły, to rzeczywiście będziemy mogli w pełni z tego klastra korzystać. Klaster energii jest to instytucja, która jest wspierana przez Unię Europejską, jak też przez nasze przepisy krajowe. Klaster to nic innego jak platforma, która skupia sobie podmioty w celu jak najlepszego zarządzania energią. I temu ma służyć właśnie klaster. Beneficjentami tego rozwiązania, oprócz podmiotów, które tworzą klaster energii, a więc w przypadku miasta Opola, to miasto Opole plus spółki, które zajmują się działalnością komunalną, w efekcie będą sami mieszkańcy. Zakład komunalny, o czym nie wszyscy wiedzą, jest producentem energii elektrycznej. Jest to zielona energia elektryczna, którą produkujemy z odpadów już teraz. W obecnym otoczeniu prawnym możemy tę energię konsumować w miejscu wyprodukowania, czyli tak naprawdę przy ulicy Podmiejskiej możemy tą energią zasilać, możemy oświetlać zakład, możemy zasilać samochody elektryczne. Natomiast problematycznym jest w obecnym otoczeniu prawnym, żeby skorzystały z tej energii elektrycznej inni odbiorcy w ramach naszej spółki, czyli na przykład Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, którym zarządzamy. Zarządzamy cmentarzami, zarządzamy centrum przesiadkowym, zarządzamy Cytruskiem i tamtej energii po prostu nie możemy skonsumować. Nadwyżki musimy oddać do sieci, czy też sprzedać do sieci po cenach dyktowanych i kupić na rynku energię, oczywiście dużo droższą niż tą, którą w tej chwili produkujemy. Klaster i nasza obecność w tym klastrze pomoże nam lepiej dysponować potencjałem, który mamy, czyli po prostu lepiej dysponować tą energią. Będziemy mogli wtedy zasilać energią elektryczną, zieloną energią, którą produkujemy już teraz w zakładzie komunalnym, inne obiekty, jak chociażby cytrusek, czy też oświetlać cmentarze, poprzez funkcjonowanie właśnie w tym klastrze. Natomiast jeśli będziemy mieć nadwyżki, ponieważ zakład komunalny prawdopodobnie w przyszłości będzie produkował dużo więcej energii, tymi nadwyżkami będziemy mogli się dzielić z innymi spółkami.